Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pytanie letnie, kolejne letnie. To jest pytanie, jakie zioła mogą ochronić nas przed komarami i kleszczami? Najczęściej stosuje się w obu tych przypadkach podobne surowce zielarskie, które ładnie pachną, bo mają w swoim składzie dużo olejków eterycznych. Szczególnie kleszcze, trzeba pamiętać, że one po prostu nie widzą. One nie widzą i poruszają się tylko, identyfikują swoją ofiarę po zapachu. I jeżeli nasza skóra, czy też nasze ubranie będzie pachniało w sposób dla nich właśnie taki nieprzyjemny, a nieprzyjemnie dla nich pachnie na przykład olejek lawendowy, tymiankowy, melisowy, rozmaryn, kocimiętka, szałwia. Dużo jest surowców olejkowych, które można stosować w przypadku takiej profilaktyki, no to one nie będą nas atakować. Na zapach naszego potu ma również wpływ witaminy z grupy B. B1 ma bardzo charakterystyczny zapach. My go nie czujemy, jak zażyjemy witaminy z grupy B, na przykład B-kompleks, czy też samą witaminę B1, ale kleszcze i komary to czują. I one będą wtedy unikać takich osób, które mają taki zapach potu. Pamiętajcie też o tym Państwo, że można stosować kremy ziołowe. My używamy w Centrum Ziołowego Leśnictwa Ojca Grzegorza takiego kremu ziołowego, który ma właśnie w swoim składzie olejki eteryczne, te między innymi, które wymieniłem, ale ma również ekstrakt z rumianku, z babki lansetowatej, krwawnika, oczoru wyrgienińskiego. On również po pierwsze będzie odstraszał, a po drugie będzie w przypadku ukucia przez kleszcza, bądź też ugryzienia przez komara, będziemy mogli posmarować to miejsce. Jeżeli jednak zauważymy ukucie kleszcza, zauważymy tego kleszcza w naszym organizmie, należy go wyciągnąć zdecydowanym ruchem od jakby nie wykręcając, nie smarując, po prostu wyciągnąć najlepiej w rzucie pensety. No i tutaj trzeba obserwować to miejsce, bo gdyby na tym miejscu pojawiły się taki typowy rumień obrączkowaty, czyli w środku jasne, na zewnątrz czerwone, takie jakby kółko, które w środku jest puste, no to wtedy musimy już się udać do lekarza i zastosować antybiotykoterapię, dlatego że borelioza jest chorobą bardzo trudną w leczeniu, jeżeli się rozwinie. Natomiast w 90% przypadków antybiotykoterapia pomaga. Oczywiście wtedy trzeba też zastosować wspomaganie odporności, bo antybiotyki obniżają odporność, ale ja osobiście radzę w takiej sytuacji jednak antybiotykoterapię. Więc reasumując, ładnie pachnące rośliny, które możemy mieć pod postacią olejków eterycznych, bądź też wysiane w ogrodzie, jeżeli na przykład mamy niebezpieczeństwo, że tak powiem, kontaktu z kleszczem w ogrodzie. I też preparaty, które mają w swoim składzie olejki eteryczne, one będą podawane na skórę. Ukąszenia komarów czy ukucia kleszcza będą tutaj nimi skutecznie leczone. Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Dermobon, łagodzącego podrażnienia skóry.